Cześć, witajcie, z tej strony Timothy. Kolejny odcinek z serii Słowa na wiatr. Dzisiaj w programie książka Tomasza Owsianego z taką piękną panią na okładce. No i tak, pod ciemną skórą Filipin, czyli jeden z najlepszych reportaży, jaki ostatnio czytałem. Burzyć będziemy mosty i palić na wspólny świat. Rzucają słowa na wiatr. W programie Słowa na wiatr pojawiają się różne książki na różnych tematów. Dzisiaj są to Filipiny, czyli genialny wyspiarski kraj w Azji Południowo-Wschodniej. I Tomasz Owsiany opisuje go w tym oto reportażu. Reportaż jest gruby, ale jest bardzo ciekawy. Jest to bardzo rzetelnie napisana książka. Research tak zwany tej książki jest po prostu... Jest przekrój taki gigantyczny przez całe społeczeństwo. Od biednych osób w dżungli, przez mieszkańców Manili, poprzez skazańców w więzieniu, poprzez milionera. Nauczył się tam języka na Filipinach, który dzięki któremu porozmawiał się z mieszkańcami. Jak pewnie wiecie, Filipiny jest to wyspiarski kraj. Co powodują wyspy? Każda wyspa to jest izolacja w pewien sposób. Jak ten kraj jest rozbity na tysiące wysp, tych izolacji tak naprawdę się tworzy, mnoży i kumulują w różne nowe rzeczy. Co to daje? To powoduje, że tworzą się bardzo różne odłamy kulturalne i religijne. On to odkrywa wszystko w tej książce. To dostępność poprzez język do mieszkańców lokalnych daje mu nieprawdopodobne możliwości. Filipiny to też kraj, między innymi, gdzie na święta wielkanocne ludzie się biczują, katują itd. dla odkupienia win, a legalne są też legalne. No w sensie odbywają się też między innymi walki kogutów, krwawe walki kogutów. O, na przykład tutaj też są takie zdjęcia, to akurat jest chyba w domu tego milionera, kiedy on tam był w środku, więc też miał przekrój przez to. Jest to naprawdę bardzo dobrze napisane, jest to grube, ale się bardzo łatwo czyta, daje ogrom wiedzy na temat Filipin. I to jest ważne, że możemy poznać jakby kolejny kraj poprzez taką książkę, co jest niezwykle cenne, że w ogóle komuś się chciało taką pracę włożyć, bo tutaj widać mnóstwo pracy włożonych w to, żeby to tak było napisane. Fajnie. Zdjęcia też są bardzo ładne, przedstawiające coś w rodzaju takiego unikalnego doświadczenia czytania o tym. Jest to naprawdę dobry sposób zrobiony i bardzo wam polecam tą książkę. Jeżeli kiedyś na nią natkniecie, to zdecydowanie ją kupcie i przeczytajcie, bo jest naprawdę fajna i to jest świetne, że Tomasz Owsiany chciał ją napisać. No naprawdę, bardzo mi miło, że mogłem ją przeczytać. No i to był koniec tego kolejnego odcinka serii Słowa na wiatr. Widzimy się w kolejnym. Cześć!